Państwo jesteście bohaterami tej zaginionej kliszy, która odnalazła się w aparacie kupionym przez Piotra Krasa w Częstochowie. Jak się dowiedzieliście Państwo, że to właśnie o Was jest ta historia i to Was poszukuje się w całej Polsce? Kuzynka napisała do mnie na WhatsAppie, że jest wielki hit. Odnalazło się jakieś zdjęcia stare z aparatu i widać nas na zdjęciach. Jesteśmy dosyć poszukiwanymi osobami. To były wakacje we Szczępiegórze. Prawdopodobnie robiliśmy różne wycieczki wtedy do Władysławowa. Który to mógł być rok? Podejrzewam, że miałem około 14, między 13 a 15 rokiem życia. A pani Maria mogła mieć wtedy? Około? Po 40. Po 40. No. Aparat kupił mąż. Jak wyjeżdżaliśmy na wczasy, tym aparatem robił zdjęć dużo. Leżał długo, potem aparat, nikt z niego nie korzystał, potem weszły telefony komórkowe, aparaty w tym były. Wziąłam ten aparat, zaniosłam do Lourmartu. Kiedy to było, pani Mario? Tamtego roku. Cieszycie się Państwo, że te zdjęcia będą mogły trafić do Waszego albumu? Oczywiście. No, z tego okresu jest bardzo mało zdjęć po prostu. Moich mamy.